Cześć! Święta już tuż, dlatego dzisiaj stworzymy razem papierowe dekoracje na wigilijny stół. W papierach do około 300 gram mogą wycinać praktycznie wszystkie plotery kraftowe. Chciałam pokazać Wam proces projektowania w darmowym programie graficznym Inkscape, ponieważ plik, który w nim stworzymy, będzie miał rozszerzenie SVG. Oznacza to, że bez problemu otworzysz go w programach dedykowanych do ploterów CriCut, Brother i SkyCut. Pliki SVG są także obsługiwane przez plotery Silhouette, jeżeli posiadamy wersję programu Designer Edition. W programie rysuję gwiazdkę, korzystając z panelu bocznego. Następnie wybieram w menu Obiekt i funkcję wypełnienia i konturu. Wybieram kontur, który pojawia się wokół naszego kształtu. W górnym menu wchodzę w zakładkę Ścieżka i wybieram Odsuń łącznie. Pozwala ona na stworzenie obłódki wokół naszego kształtu. Kolejnym krokiem jest wybranie menu Ścieżka i funkcji Różnica. Przesuwam górną prowadnicę i ustawiam ją na środku gwiazdki. Następnie rysuję kształty, które stworzą ażurkowe przestrzenie wokół gwiazdki. Aby je wyrównać, otwieram menu Obiekt, Wyrównaj i klikam Rozmieść. W menu bocznym mogę dzięki temu wyrównywać zaznaczone kształty względem siebie. Moim kolejnym krokiem jest skopiowanie kształtu przy pomocy skrótu klawiaturowego i zmniejszenie go. Dodatkowo zaokrąglam brzeg linii, przesuwając małe kółeczko na obrysie. Linię kopiuję i obracam, korzystając z narzędzi w górnym menu. Następnie scalam ze sobą dwa elementy i układam na stworzonej linii. Element powielam, wyśrodkowuję względem linii i zaznaczam opcję, która rozmieszcza je w takich samych odległościach od siebie. Tak powstałą gałązkę kopiuję i układam na dole gwiazdki w odbiciu lustrzanym. Następnie wszystkie elementy wyśrodkowuję względem siebie. Następnie za pomocą funkcji Przekształć powielam kształty, wypełniając wnętrze gwiazdki. Tak powstałe elementy zaznaczam i scalam ze sobą. Jedna gwiazdka jest już gotowa. Czas na kolejny element z naszego lampionu. Ponownie rysujemy gwiazdkę, wybierając ilość jej ramion w górnym pasku. Ustawiamy jej kontur i tworzymy obwódkę, jak poprzednim razem. I ponownie zaznaczamy oba elementy, wybierając w górnym menu Ścieżka, Różnica. Usuwamy środek gwiazdki. Wyłączam funkcję konturu i rysuję kształt przez całą długość projektu. Następnie delikatnie przekręcam gwiazdkę, tak aby linia idealnie wpasowała się w jej środek. Kolejnym krokiem jest powielenie kształtu. Robię to za pomocą narzędzia przekształcania, które obraca moją linię o 72 stopnie, co szybko pozwala mi dopasować kształty w dobrych miejscach i stworzyć kolejny element naszego świecznika. Thank you.
Żeby wzór był bardziej różnorodny, na każdej linii dodatkowo dodaję kształt kółeczka, następnie zaznaczam wszystkie elementy i scalam ze sobą. Pora na kształt numer 3. Tym razem coś bardzo prostego. Rysujemy gwiazdkę i koło, które umieszczamy w jej środku. A następnie za pomocą narzędzia różnica odejmujemy jeden element od drugiego. Kolejną gwiazdkę rysujemy tak samo jak w poprzednich projektach. Tworzymy jej kontur, obwódkę i za pomocą narzędzia różnica usuwamy środek. Za pomocą kształtu rysujemy grubą linię do środka projektu. Następnym krokiem jest wybranie narzędzia linii i narysowanie za ich pomocą kształtu. Następnie zaznaczamy go i w pasku górnym zmieniamy styl punktów na zaokrąglone, co wygładza całą linię. W stylu konturu zwiększamy jego grubość na suwaku i wybieramy półokrągłe wykończenie. Następnie modelujemy kształt, przesuwając punkty. Gdy jesteśmy zadowoleni z końcowego efektu, powielamy kształt. Układamy go po drugiej stronie linii i scalamy ze sobą. Tą samą czynność wykonujemy poniżej, rysując drugi, większy element. Gdy jest gotowy, kształty scalamy ze sobą i jak poprzednim razem duplikujemy, układając do ramion naszej gwiazdki.
ostatnia gwiazdka powstanie inaczej. Jej projektowanie rozpoczynamy od narysowania prostokątu, któremu dodajemy kontur, tak jak w poprzednich pracach. Analogicznie jak wcześniej, dodajemy obwódkę i usuwamy środek kształtu. Klikamy lewym przyciskiem myszy i za pomocą strzałek, które pojawiają się na ramce, przekręcamy element. Klikamy jeszcze raz i wydłużamy go, przeciągając strzałkę do góry. Powstały rąb kopiujemy i układamy poniżej. Oba elementy scalamy ze sobą. Następnie, tak jak w poprzednich pracach, duplikujemy kształt za pomocą narzędzia obracania. Powstałe elementy zaznaczamy i scalamy ze sobą. Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze bardziej skomplikowany kształt, zaznacz powstałą gwiazdkę i zmień kąt na 30 stopni, następnie zaznacz oba powstałe elementy i scal je ze sobą. Uff! Mamy już przygotowane wszystkie elementy. Teraz pora połączyć je w całość i stworzyć nasz świecznik. Rozpoczynam od zmiany orientacji strony na poziomą, co ułatwi mi tworzenie projektu. Rysuję duży prostokąt i nadaję mu kolor, aby było mi łatwiej operować elementami na nim. Będzie to powierzchnia, którą wypełnimy powstałymi gwiazdkami. Następnie rysuję ścianki boczne i dół świecznika w ciemniejszym kolorze i scalam je ze sobą. Zaznaczam gwiazdki w pasku górnym i zmieniam ich położenie tak, aby były widoczne na samej górze. Następnym krokiem jest ułożenie elementów w taki sposób, aby dotykały się pomiędzy dwoma ściankami, tworząc ażurową powierzchnię. Po zakończonym procesie projektowania pozostaje nam usunąć szare tło i zaznaczyć wszystkie elementy ze sobą, aby je scalić. A jeżeli któryś z kształtów wyszedł poza wyznaczony obszar, to dobry moment, żeby go usunąć. Do wycięcia wzoru będziemy potrzebowali dowolnego plotera kraftowego. Ja użyję modelu Cricut Explore 3. Maty do cięcia papieru, papieru o gramaturze około 250 g, narzędzia szpatułka, a także taśmy dwustronnej oraz nożyczek. Pracę rozpoczynam od otwarcia pliku w programie Cricut Design Space. Zmniejszam go do odpowiednich wymiarów i przechodzę do zakładki Make It. Wybieram opcję cięcia na macie, a następnie z listy materiałów wybieram ustawienia, które najbardziej odpowiadają papierowi, z którego korzystam. Układam papier na macie plotera, ładuję ją do urządzenia i uruchamiam proces wycinania. Thank you.
Gdy projekt jest już gotowy, delikatnie zdejmuję go z maty, wspomagając się szpatułką. No i pozostaje już tylko skleić brzegi ze sobą i postawić na stole. Moje dekoracje są już gotowe. Mam nadzieję, że pomogłam Ci zaprojektować Twój własny wzór, a jeżeli chcesz skorzystać z gotowego projektu, znajdziesz go do pobrania za darmo na naszym blogu. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.